Hejka, z tej strony Jessa, witam Was bardzo serdecznie w nowym vlogu z podróży i tak jak Wam już mówiłam, jest to tym razem zupełnie coś nowego, dlatego że przyleciałam do Tajlandii, jest oficjalnie mój pierwszy raz w Azji, dlatego że ja do Baju w ogóle do tego nie zaliczam i widziałam po komentarzach pod nowym filmem, że jest tutaj naprawdę dużo nowych widzów, dlatego że było mnóstwo komentarzy z odpowiedzią, że lecę do Australii, a słuchajcie, ja w Australii już byłam, więc nie jest mi to tak kompletnie nieznany kontynent, są nawet dwa stare vlogi jeszcze w takiej słabej jakości z tej wycieczki, ale możecie sobie poszukać na kanale, więc nie jest to Australia, jest to Tajlandia. I Azja to jest naprawdę dla mnie zupełnie nowy teren, zupełnie coś innego, nieodkryty przeze mnie w ogóle kierunek, kontynent, więc zobaczymy jak mi się spodoba, bo była dość nisko na mojej liście, jakoś w ogóle mnie do Azji nie ciągnie. Przyleciałam tutaj przez to, że jesteśmy tutaj z grupą znajomych w 9 osób, także gdyby nie oni, to pewnie jeszcze długo nie zagościłabym w tym kraju i pewnie też na tym kontynencie, więc na pewno fajnie. Zapraszam Was do oglądania tych vlogów. Dzisiaj taki lekki vlog tutaj z Bangkoku. Przylecieliśmy wczoraj przez Katar, zajęło nam to jakieś 20 godzin, więc jest lekkie zmęczenie, jest oczywiście przesunięcie czasowe, jesteśmy 6 godzin do przodu tutaj, więc raczej nie będziemy za dużo zwiedzać. Jesteśmy w Bangkoku tylko na 2 dni i to niecałe, później jedziemy dalej i właśnie wszyscy bardziej chcą na wyspy, chcą do jakiejś dżungli, więc taki krótki city break po przylocie tylko tutaj w Bangkoku, ale tak czy tak nagrywam dla Was vloga i mam nadzieję, że Wam się spodoba. Trochę mnie nastraszyliście na Instagramie w wiadomościach prywatnych, jak pokazałam, że przyleciałam do Tajlandii, bo pisaliście, że wybrałam najgorszą porę, że jest pora deszczowa, ale zobaczcie, w Bangkoku pogoda jest świetna, tylko tutaj to naprawdę szybko może się zmienić, więc zobaczymy jak reszta dnia, ale na razie wygląda to dobrze i widok z hotelu też niczego sobie. Napiszcie mi proszę w komentarzach pod tym filmem, jakie vlogi z Azji chcielibyście zobaczyć. Czy mają to być vlogi tutaj z Tajlandii, bardziej takie w formie daily, czyli mega luźne, może z udziałem znajomych? Czy mają to być bardziej takie stricte vlogi podróżnicze, gdzie opowiadam Wam, gdzie jesteśmy, co robimy, ile to kosztuje i tak dalej? Czy może taki miks pomiędzy? Dlatego, że tak jak już mówię, jestem tutaj pierwszy raz, więc dla mnie to jest tak też zupełnie coś nowego do nagrywania i już dawno nie było coś tak nowego, bo podróżowałam do różnych innych miejsc, ale zawsze były to kontynenty, na których już byłam, więc teraz też we mnie obudziło się coś, czego u mnie, szczerze mówiąc, nie było przez długi, długi czas, także dajcie mi znać, co Was interesuje, co chcielibyście zobaczyć. Ja mam zamiar nagrywać dużo i mam też zamiar dodawać te vlogi na bieżąco, regularnie. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Mam nadzieję, że będą super filmy, ale właśnie chciałabym tutaj poprosić Was o Wasze zdanie. Co chcielibyście oglądać, tak aby te vlogi były jeszcze lepsze, bo zanim będę nagrywała kolejnego vloga, to wrzucę tego i poczytam sobie Wasze komentarze. Idziemy jeszcze szybko na jakąś kawę i później zmykamy, bo jednak chcemy coś w tym Bangkoku zobaczyć. Wczoraj wieczorem w galerii handlowej wymieniliśmy sobie tutaj pieniądze. W Polsce wymienialiśmy złotówki na dolary i tutaj na miejscu dolary na tajlandzkie baty, bo po prostu tak się bardziej opłacało. Moje pierwsze wrażenie Bangkoku ogólnie jest takie, że jest to miasto pełne kontrastów, jest mocno zróżnicowane, bo z jednej strony na przykład macie te wszystkie stragany, wszędzie są jakieś kable, jest syf, jest czyściej niż myślałam, to trzeba też powiedzieć, ale na przykład z drugiej strony ulicy macie już luksusowy hotel albo kilkaset metrów dalej macie galerie, gdzie są same luksusowe butiki i drapacze chmur, więc naprawdę jest duży, duży kontrast. Ja bym powiedziała, że jest to dość szalone, takie dzikie miasto. Jest na pewno bardzo głośne i też pisaliście mi na Instagramie bardzo często, żebym uważała i się tutaj nie zatraciła, ale myślę, że będzie ok. Także jedziemy teraz zwiedzać.
szykując się na tą podróż, ja zupełnie zapomniałam o tym, że oczywiście w Tajlandii będziemy zwiedzać różne świątynie, więc nie wzięłam ze sobą żadnych rzeczy z długim rękawem, a właśnie przyjechaliśmy do świątyni świtu tutaj w Bangkoku. Jest to Wat Arun. Za bilet za osobę zapłaciliśmy 100 watów, czyli w przeliczeniu jakieś 13 zł. Jest to chyba najpopularniejsza świątynia tutaj, więc idziemy pozwiedzać. Jeśli nie macie odpowiedniego ubioru albo chcecie sobie zrobić ładne zdjęcie, to tutaj przed świątynią możecie wynająć takie tradycyjne stroje. Kosztuje to 300 batów za cały strój razem z akcesoriami, ale my dostałyśmy akurat takie chusty, aby zakryć kolana i ramiona, więc jest też opcja, która nic nie kosztuje. Płynęliśmy właśnie na drugą stronę rzeki. Trwało to jakieś 2 minuty. Kosztowało nas 70 groszy od osoby. A jesteśmy tutaj po to, aby odwiedzić dzisiaj jeszcze jedną świątynię. Jeśli chodzi o Wat Arun, to naprawdę godne polecenia miejsce. Spokojnie możecie tam iść na takie pół godzinki, jeśli chcecie obejść cały obiekt, zrobić jakąś fotę. Jeśli chcecie wypożyczyć te kostiumy, pójść na targ, coś zjeść, to oczywiście troszeczkę więcej. Ale naprawdę robi wrażenie, jest to zupełnie coś innego. A teraz jesteśmy pod świątynią Wat Po. Idziemy kupić bilety i tutaj jest największy leżący Budda. Koszt biletu do tej świątyni to 200 batów za osobę, więc 2 razy tyle, ale też uważam, że się opłaca, bo już troszeczkę pochodziłam i tak samo jak poprzednia świątynia, ta też robi wrażenie, więc fajnie sobie połączyć taką wycieczkę, może nawet właśnie jeszcze z jakąś taką łódeczką hop on, hop off i popływać po rzece, bo widoki są super. W Tajlandii niestety robi się bardzo szybko ciemno, tak jak możecie zobaczyć, jest godzina 18, a wygląda to jakby był środek nocy. Jedziemy teraz na ulicę Khao San Road. To jest bardziej takie imprezowe miejsce. Byliśmy tam wczoraj, ale są też stragany, gdzie gotuje się na żywo. Wszyscy chcą zjeść pattaya, więc tam jedziemy i pierwszy raz w życiu będę jechała tuk-tukiem. Więc zobaczymy, jak to będzie. Zobaczcie, tak wygląda nasz tuk-tuk. Będziemy jechać 2 km i za taką przejażdżkę zapłacimy 150 batów, czyli jakieś 14-15 zł. Na chwilę do hotelu, aby się ogarnąć. Co prawda mamy szczęście z pogodą, bo nie pada, więc jest dobrze, ale za to jest bardzo, bardzo wilgotno i parno, więc włosy nasze po dzisiejszym dniu zwiedzania no, wyglądały już jak wyglądały, były oklapięte, więc z dziewczynami się ogarnęłyśmy, przebrałyśmy w sukienki, dlatego że dzisiaj jest nasza druga, ale niestety ostatnia noc w Bangkoku, więc chcieliśmy wszyscy iść do jakiegoś fajnego rooftop skybaru tutaj z widokami, także idziemy na drineczki.